Siemanko, z tej strony MJack i dziś znów zagramy sobie w Dying Light. Jesteśmy sobie tutaj Zdychające na światło. daszku, tak, zdychające światło. Jesteśmy tutaj sobie na daszku, bo nie wybieramy się tam. O, pusto. Biednie. Wybieramy się odebrać questa ostatniego. Tak naprawdę nagrywamy odcinek po odcinku, tak żeby nie stracić wątku. A że ja mam więcej wolnego czasu, więc tym bardziej, tym lepiej. Lecimy dalej. Zabij Na zbudzio. czasie spoczynku gdzieś powiedział. Czas być lepiej zapasu, że po prostu pies, plus on jeszcze chce spędzać czas na Natalii. Plus nauka, bo też mi się zebrało tych lekcji, a rok szkolny prawdopodobnie skończymy na kwarantannie, więc mam trochę na głowie niestety. Albo niestety, no bo w sumie Natalia, czyszczenie to są same przyjemności. Ale lekcje już niekoniecznie. Jeśli masz chwilę, to chciałbym połączyć cię z kimś, kto bardzo chce z tobą pogadać. Kto taki? Czy to Kyle Crane? A kto pyta? Mam na imię Troy. Przewodzę niewielkiej grupie ocalałych z sektora 0. Mówimy o sobie żart. Sektor 0 jest kompletnie odcięty. Crane, zanim przywróciłeś łączność radiową, nie wiedzieliśmy nawet, czy ktokolwiek inny w mieście pozostał przy życiu. Chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni. Dałeś nam nadzieję. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jeśli my moglibyśmy jakoś pomóc tobie, Crane, po prostu nam powiedz. Wiesz co, Troy, no to weź mi przynieść tak z 2 kg apteczek, to mi się przyda. I trochę antyzyny, bo też mi się przyda. To nie będę kurwa z Okej. tym Raisem tutaj się pierdolił. I nowy kurier Poczty Polskiej. Mam apteczki dla pana. Gdyby to było takie proste. Chciałem ci dać apteczki, ale uciekłeś. Shit, 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 shit. Możesz nie siekać Shit. tych zombiaków. Dlaczego? Zabronisz mi? Dokładnie. Po czym sam sieka zombiaki? Logika No Zukato. sam robi. Chodź tu. To się nazywa hipokryzja. No, dokładnie. Z hipokryzją. Jeszcze się wyleczyłem. Weź. W sumie. No, leczyć mi nie dali się. Zadanie wykonane. Jestem chorym dzbanem. Zamknij. Nie moja wina. Mam niewykorzystane punkty umiejętności. Ej, to w sumie sobie gdzie wcześniej błądziłem. Super. Czekaj, co ja mogę Dzień tutaj dobry. sobie odblokować fajnego? Sprawny silny cios, który zadaje ogromne obrażenia. Rzuć przeciwnika dowolną bronią. Nie. Twoje kopnięcie ma 10% szans na ogłuszenie. Nie. W miarę jak twoje ciało staje się bardziej wysportowane, może wytrzymać jeszcze więcej obrażeń. To jest fajne. Poczekaj, MJ cię utrzymałem. O, już nie. MJ. Nie mam do ciebie siły. Nieźle. Nie tylko zrobiłeś to, co zlecił ci Karim. Udało ci się też wrócić w jednym kawałku. Brawo. Dostanę teraz antyzynę? Wydawało ci się, że to mi wystarczy? Masz jeszcze sporo do udowodnienia. Słuchaj, naprawdę potrzebujemy leku. Daj mi go teraz, a ja wrócę i zrobię, co zechcesz. Dostaniesz antyzynę wtedy, kiedy ja powiem, ani sekundy wcześniej. Powinieneś jednak wiedzieć, że jestem rozsądny. Zrób to, o co cię proszę, a dam ci nie jedną, a dwie skrzynie antyzyny. Dobra, niech będzie. Co mam zrobić? Ta robota różni się trochę od zabawy z antenami. Będzie ona wymagać trochę więcej perswazji, umiejętności narzucenia swojej woli, tworzenia własnych zasad. To sprawia, że jesteś mężczyzną. Czy jesteś panem swojego losu, Crane? Czy też jesteś tylko czyjąś kukiełką? Wydaje mi się, że znam odpowiedź. Pogadaj z Karimem, zobaczę, czy warto tracić na ciebie czas. Jak on się niemiło mnie wyrażał. Niż jesteś pajacykiem. Kurwa. Chciałem punkty umiejętności Szczerze użyć. mówiąc, fakt niedotrzymania słowa przez Ale Raisa mnie nie wcześniej zdziwił. da się wyleczyć. My nie mieliśmy pogadać z tamtym typem jeszcze? Skato. Nie za Jestem szybko wybiegłeś? dzbanem, okej? Nie za szybko wybiegłeś? Jestem dzbanem, nie Jeszcze dziw się. ty tak spojrzałeś, tak. Jestem dzbanem, okej? Okay? I tak spojrzałeś się swoją postacią tak w górę, kurwa.
z takim pożałowaniem własnej egzystencji. To filozofia. Tak zwanie. Gadaj z nim. Przyjacielu, Rajs cię lubi. Widać to. Tak, a po czym? Bo wciąż jesteś pośród żywych. Zadanie, które mam dla ciebie, jest banalne. Musisz zebrać kilka paczek z paru pobliskich osiedli. Których konkretnie? Pierwsze to warsztat Jafara. Jest na wschód stąd. Pamiętaj jednak, że nie wszyscy, z którymi będziesz rozmawiać, będą chętni do współpracy. Potrafisz chyba być przekonujący, co? Oj, potrafię być przekonujący. Teraz zanim pobiegniesz mi kurwa do drzwi. Naucz się wytwarzać gwiazdki do rzucania niepotrzebne. Naucz się wytwarzać zdechnień wspomagaczy, które umożliwiają. To może być przydatne. Widzenie w ciemności i tego typu. Let's go! Szczerze mówiąc, fakt niedotrzymania słowa przez Raisa mnie nie zdziwił. Emciek poznaje świat. No dokładnie. Świat. Wcześniej jak tu wyszliśmy, był deszcz i było ciemno. Szybko się zmienia tutaj pogoda, szczerze powiedziawszy. Zaawansowany fizyka pododowa. Nie ta broń. Zdechnij. O kurwa. Co się stało w ogóle teraz? Wiesz co zrobiłem? Wybiegłem zza rogu na jakąś grupkę zombiaków i się w nich wpieprzyłem, ale po drodze walnąłem w słup stopu i ten słup stopu spadł jakiemuś zombiakowi na łeb. Jaki słup stopu? No taki słup, znak. A, taki. W sensie... Nie, w sensie nie zapałem, że stop to też jest ten znak od stopu. No i już zuka to myślenie czasem boli. Wiem. To niezbyt często myślę. O dziwo, byłem tu pierwszy. O dziwo, miałem problemy. Kocenka. Mam kolejne zadanie od Raisa, ale tym razem będzie niemiło. Chcę mi wymusić haracz od okolicznych grup ocalałych. Po prostu rób, co ci każe, żeby nie stracić kontaktu. Pamiętaj, jaka jest stawka. Tak, bez odbioru. Nie pokazało mi animacji wyciągania krótkofalówki. Idź. Dlatego się tak zdziwiłem, że cutscenka się chyba nie włączyła odpowiednio. To gdzie teraz? Przed siebie. Co jest? Ciągle coś włączam niepotrzebnie. Biegniemy. Dalej, suko. Karim, jestem na miejscu. Trochę ci to zajęło. Sprężaj się z robotą. To dopiero pierwszy przystanek. Lecimy. Tu zamknięte. Więc idziemy od góry. Od boku. Gdzie jesteś? Od boku. Waszymi drzwiami. Jakimi drzwiami? Którymi drzwiami? Tylnymi. W sensie przed nimi, te masz tylne. Zbanie, jeśli do czegoś wchodzisz, używaj drzwi. Ty jesteś Jafar? A kto chce wiedzieć? To nieistotne. Ważne jest to, że przysłał mnie Raiz. A także to, że wisisz mu forsę. Nigdy cię wcześniej nie widziałem. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jakimś przybłędą? Odwal się! Co powiesz na to, żebym połamał ci obie nogi i powlókł przez miasto, żebyś mógł osobiście obgadać tę sprawę z Raisem? Na pewno to wszystko ładnie wyjaśni. Okej, re. Już widzę, że jesteś jednym ze zbójów Raisa. Tylko oni mają takie gówniane charaktery. Masz, oto moja forsa. Bierz ją. A następnym razem... Przywitam cię jak najmilszego gościa. Mi kasa, su kasa. Tylko nie rób mi krzywdy, dobra? Mikasa, cukasa.
Karim, to ja. Musiałem staruszka postraszyć połamaniem nóg. I zadziałało, czyż nie? Następny przystanek to osada rybacka. Kieruj się na wschód, do wyjścia do tunelu. Ich przedstawiciel... I znowu deszcz. Naprawdę wpadłem wpadłem idealnie w dziurkę, bez skojarzeń. Ja rozumiem. A idziecie z fetyszystą. Brachu, jak ci idzie? Załatwiam sprawę dla Raisa. Ma dużo władzy i ludzie się go boją. To jest kurde fakt. Słuchaj tutaj, czasu mamy mało. Kończy się antytyna i wstyd przyznać, ale zaczynam się bać. Staram się jak mogę, Brecken. Też jestem zarażony, pamiętasz? Nie brak mi motywacji. Dobra, dobra. Mam tylko nadzieję, że szybko wrócisz do wieży. Wrócę szybciej niż myślisz. Ile wrócisz? No już dwa razy zginąłem w tym tempie, to nie za szybko to wrócę. Poruszanie się po tym mieście to katorga. Przydawa się to komunikacja miejska. No, definitywnie. Powinni w sobie z nim inwestować. Nie, to nie tak, że mają apokalipsę. Jestem w punkcie docelowym. Rozumiem. Tylko, że ten punkt docelowy nie działa. Mam dziać. Czy wiesz, że jesteśmy dzwonami? Chodź tu do mnie. Gdzie? No za mną. No. Musimy spotkać się przy wejściu do tunelu, a nie nad tunelem. Okej. Okay. Przy wejściu, tu jest wejście. Tam nie ma wejścia. Rozumiem? Tak, rozumiem, ale tutaj też nie ma żadnego typa. Pomyliłam wejście, rozumiesz? Pomyliłem po prostu wyjście, ale... Gdzie jest inne wejście? Ale to nic się nie zmieniło. Weszliśmy do złego tunelu. MZiacz. Aha, dobra, ogarniam. Tunel obok. Powiedziałem jasno, pomyliłem wejście. Zamknij się. No i ta, to jest najgorsze, bo ja już wiem, co tu się stanie. Bo to jest moja rodzinka. Chodźmy się przywitać z rodzinką. Halo, rodzinka? Nie, rodzinka jest tutaj. Rodzinka.pl. No chodź tu do mojej rodzinki. Dziecko. Poszłeś do złych drzwi. Wiem, ale z wiedzą. Wcześniej się tu bałem zwiedzać. Aktualnie... Można powiedzieć, że wiem, co mnie tu czeka. Moja rodzinka. Kuzyn Franek. To było smutne. Kto z nimi wybuchł? Nazywamy ich purchawami. Nasi chłopcy używają ich do zabijania innych zarażonych. Strzel do nich, a rozwalą wszystko w promieniu 3 metrów. Pisz sobie? Zachowaj dystans, a wszystko będzie w porządku. A co z kurierem? Był tam? Nikogo tam nie było. Same zombiaki. Dobra, musisz więc chyba iść prosto do wioski. Szukaj gościa, który nazywa się Gursel. Tere fere. Gdzie ja mam kurwa iść? Na wioski rybackiej. Tak zwanie w dupę. Tere ta ta. A, to wiem do której wioski rybackiej. Tam przy moście, tak? Tak, jest inna wioska rybacka. Ojeju. Jesteście dzwonami, ale okej. Okay. Bo przez tą górę da się po prostu przejść tym tunelem, nie? Nie, ja tam przeszedłem górą i też jest w miarę okej.
Że tak powiem, nie narzekam na metraż. Ups, to jest typ kurchawa, ja to spierdalam. Tak, przyjechałem to, ale jestem szybciej od ciebie. Halo, Karim. Dotarłem do wioski, ale tam jest cała pieprzona horda zarażonych. Pozwól się im. Bierzemy kasę za ochronę, czas więc trochę pochronić. Prosto w łeb dostał. Super. Polecenie, zamknij bramę, ale... Chyba, że wchodzą złą bramę. Tak. Trzeba zamknąć bramę, zanim więcej tych śmierdzieli. Co jest? Ona weszła przez teksturę. Nie, zobaczmy na nadziarenie. Jebana. Czekaj, bo punkty biorę. Zużywam. No sorry, muszę to uzupełniać na bieżąco. To, że ty masz to już za sobą, to... Ja to nie mam za sobą, po prostu zaszłam punkty legendy. Trochę trudniej się zdobywa, ale mimo wszystko. No tak, no ale masz je też rzadziej, o to mi bardziej chodzi. Gdzie ty jesteś? Na górze? No właśnie do domku. Przepraszam. No, na górze jesteś. Wow, użyłem mocy schodów. Użyłeś mocy schodów? Zakazana magia. To nie tak, że wiemy, który to dokładnie... Tom. Ściągniesz potwory. Pozbyłem się ich, ale lepiej wzmocnijcie bramę, zanim przylezie ich więcej. Jaki cięcie chamskie. Kompletnie? Jesteś Gursel? Przysłał mnie Raiz. A, ty robisz dla Raisa. Coś czułem, że to zbyt pięknie wygląda. Już dość zabraliście. Już więcej nie damy, Firkin, powiedz mu! Sajla, proszę, już lepiej ja z nim pogadam. Tak nas nie można traktować. Firkin, skopię ten twój zad. Dalej, Firkin, lej go w łeb! Miły Bóg! Kurczę, nie chcę kłopotów, ale płaciłem już w tym miesiącu. Niedługo nic już nie będę miał. To zupełnie nie mój problem. Raiz ma dostać pieniądze. Jak nie, tobie i twojej kobiecie może stać się krzywda. W dupie mam twoje groźby. Skop mu zad, Firkin! Weź, daj spokój, Ayla! Dobra, masz, nic więcej nie mam. Prawdziwy facet by mu dokopał. Nie będę przeszkadzał. Masz chyba większe problemy niż brak pieniędzy. Tak zwanie żona. A mogę wejść na herbatę? Na kawę? Ojej, kamsko mnie... Dobra, ci nie kochają. Napierdolę ci zaraz. Nienawidzę się teraz, ale kasę mam. Jakieś pomysły, jak zarażeni sforsowali ogrodzenie? Domysły? Ja doskonale wiem, jak się przedostali. Chyba jest zadanie poboczne. W masce przepływał skobel. O kim mówisz? Nazywają go człowiekiem w masce. Mieszka na zewnątrz. Jest chory na umyśle i cały czas nosi maskę. Ja się nie przyznaję. Uważa, że dzięki temu jest bezpieczny. Jesteś pewien, że to był on? Jeden strażnik widział, jak przecinał skobel, a potem uciekał. Ktoś musi coś zrobić z tym facetem. Jak nim rzuciło. Pominmy to zadanie, może na następnym odcinku. Ej, czy on się jeszcze trochę do mnie przytulić? MDR. Nie ma przytulania w ogóle. Trudno, nie pierwszy przyjaciela. Raz, nie pierwszy raz. Co się tak powtarza? Bo nie wiem, czy słyszałeś. Na.
Na, na, na. Idziemy sobie, płyniemy sobie. Tu wszędzie zombie. Uratuj ocaleńców. Idziemy im najebać. Gotowe. Czemu to poszło? Typie, śpunie. Paś nam. A, on ma wypłatę. On ma sznurek. Ile? Bo fajnie by... Robi się zmrok, więc fajnie byłoby skoczyć tego questa. Przyszedłem po przesyłkę dla Raisa. Już z powrotem? I zakończyć odcinek. Opłaciliśmy krwiopijcy. Jestem tylko kurierem. Staram się tylko przeżyć jak każdy. Tak? My też. Rais powiedział, że będzie nas chronił, jeśli mu zapłacimy. Ale jak na razie tylko bierze forsę. Nie ma żadnej ochrony, tylko groźby. Ty jesteś inny? Słuchaj, ja naprawdę nie mam na to czasu. Nie utrudniaj. Czy jak wam uświadomię, jak łatwo byłoby swajczyć całe to miejsce, dostanę kasę? Jezu Chryste! Wszyscy jesteście pieprzonymi potworami. Cała forsa jest tu w środku. Zabieraj i spierdalaj. Nie robię tego z własnej woli. Wierz mi, że zdecydowanie bardziej wolałbym wam pomagać. A jednak trzymasz z nimi, no nie? Jak to łatwo jest ocenić książkę po okładce. No. Dobra, Karim, odebrałem pieniądze z przystani promu. Będę się za to smażyć w piekle. Witamy w klubie. A teraz wracaj tutaj po swoją nagrodę. Dobra robota. No to wracamy. Lecimy na przykład tędy. Let's go. Wydaje mi się bardzo oryginalny pomysł. Nie przedłużajmy, po prostu biegnijmy. Co się stało? Nie pytaj. No bo ja chciałem go klepnąć, a on nagle mi kuwa tuż przed. No bo ja go klepnąłem. No mi właśnie tuż spod siekiery dosłownie odskoczył. Rais obiecał mi dwie skrzynki, Draken. Dwie skrzynki. Staram się na nie zarobić jak najszybciej. Tylko... Boże... Tylko się pośpiesz! Śpieszę się, ile sił w nogach mam. A co jakbyś nie miał sił w nogach, to co? Odsiadamy do tunelu. Schodami, MJ. Gdzie? Tu, do tunelu. To jest przejść przecież. I porchawa. No to idę do ciebie. Porchawy już nie ma. Rozumujesz, nie wyrażam zgody, Rodo. Co? Nie tutaj, za mną. Za mną. Za mną! Wjebiemy się przemieńcą na tej, ale dobra. Nie, tu nie ma przemieńców, spokojnie. To jest pan Purchawa. O, pan Purchawa. Widzisz, łatwiej dało się pokonać tą górę, jeżeli dały ci w te twoje... Spinaczki. Dobra. Nie wiem, jakoś w połowie drogi. No dobrze. Chcę, żebyś odwiedził jedno miejsce. Po co? Jeden z naszych patroli zniknął gdzieś w okolicy rynku. To chyba twój problem. Od teraz to też twój problem. Kurde, zbliża się noc. Albo nie pokazuj się tutaj. Dobra, no zaraz tak najszybciej. No nic na to nie pokazuje. Naprawdę, o ile polowanie na przemieńców nie jest niczym trudnym, tak wolałbym tego uniknąć. Ja tym bardziej. Jeden, dwa przemieńce na raz, jeszcze udzie, ale... Trzy. A nie mamy gdzieś tu bezpiecznej strefy w okolicy? Weź lub mi na mapę, czy nie mamy.
Bo tak spojrzałem na szybko, ale mnie zombie jaki zaatakował. Nie wiem, ja po prostu retoczę jak najszybciej. Nie zdążymy tak. Chyba znalazłem. Zdążymy, ja robię speedera. Ja wcale nie najbliższy ciał będzie z dokumentami. To by się nie domyślił. Dobra, mamy ją. Dobrze, przynieś mi tę kopertę jak najszybciej. Będziesz naszym bohaterem. Nie warto odblokować tam step z karabinem maszynowym. Więcej czasu byśmy stracili na odblokowanie niż na dotarcie do celu. Hej ty! Podejdź no tu! Jestem na antenie! To tylko quest. Wydaje mi się, że Raiz nie jest najpopularniejszą postacią w mieście. No za pierwszym razem też go olaliśmy. Stare powiedzenie mówi o wiele bezpieczniej budzić strach niż miłość. Machiavelli. Zgadza się. Koleś był mądry. O nie, zaczynamy się uzupełniać. Z Raisem. Halo, czuję się utknięty w pomieszczeniu. Nie wiem, ja tam ci ignoruję, nic nie używam, po prostu biegnę przez siebie. No ja jestem tuż za tobą, o dziwo. Bo nie używam linki. No wiem, no ale ogólnie, że jestem tuż za tobą, bo mimo wszystko. Jesteśmy na miejscu. Biegnę. Zdążyliśmy przed nocą. Godzinę przed nocą. Nie staliśmy. Może nie wybuchaj. Bardziej. Przeżyłem, spokojnie. Doskonale. Można na tobie polegać bardziej niż na tych ochlejmordach. Raiz na ciebie czeka. Może będziemy mieli jeszcze okazję współpracować. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Że tak. Jeśli okaże się współczucie, uznaję jego słabość. I tu wezmę całą rękę. Rozumiesz? Daję ci schronienie, daję ci chleb, kobiety, amunicję. A ty nie jesteś nawet w stanie wykonać prostego zadania. Powinienem wysłać was wszystkich do dziury. Ach, toż to nasz sługa wieży. Masz coś dla mnie, przyjacielu? Owszem, mam. Twoja kolej na wywiązanie się z umowy. Dwie skrzynki antyzyny. Nie sądzę. Ślepo oddany wieży. Zachowujesz się jak tchórz, Crane. Tchórz poddający się woli fałszywych bogów. Przestrzegasz ich zasad równie bezmyślnie, jak przestrzegasz moich. Jak mały, posłuszny piesek. Hej, mieliśmy umowę. Twoi ludzie potrzebują antyzyny. Teraz bardziej niż dotąd, zakładam. Lecz ktoś, kto trzyma się cudzych zasad, nie jest prawdziwym mężczyzną. Masz. Tyle ode mnie dostaniesz. Obiecałeś mi dwie skrzynki. To tylko 5 fiolek. Jeśli chcesz więcej, mam propozycję. Atletka, Skorpion, Jade Aldemir. Jest w naszych szeregach. Przeprowadź ją tu. Jest tu arena. Tam ludzie walczą dla naszej zabawy. Chcę, żeby Skorpion walczyła dla nas. Jestem ciekaw, ile potrzeba, żeby osoba jej kalibru pękła. Co? Ja? Nie! Zapomnij, nie zrobię tego! Nie słyszę przekonania w twoim głosie, Crane. Nie podjąłeś jeszcze decyzji, to widać. Będziesz pieskiem i uratujesz mieszkańców wieży? Czy mężczyzną i wybawisz Jade? I idź pomyśl o tym. Chyba możemy już kończyć, mamy 30 minut. No, możemy kończyć. Chamsko trochę, chamsko. Chociaż przydałoby się zasięg jeszcze złapać. Chcemy to robić w nosy? Dobra, zróbmy tą rozmowę i zakończymy odcinek. Zuka, to nie peniaj. To ty masz, kurde, linki, nie linki, spierdalańsko w 3 sekundy, nie ja.
No to jest spadanie, to bo jest ciemno. Cieszę się, znajdziesz mnie. Tylko to umiem chodzić. Wątpię. Tu Crane. Raportuj. Zakończyłem współpracę z Raisem. Chciał, żebym porwał Jade Aldemir. Miałaby dla niego walczyć na jakiejś cholernej arenie. Tak? I? Tylko tyle? Co to znaczy tylko tyle? Nie jestem pieprzonym handlarzem ludźmi. Chyba zapomniałeś, o jaką stawkę toczy się gra, Crane. Jeśli Rais chce tej dziewczyny, daj mu ją. Będziesz przecież obok, by zadbać o jej bezpieczeństwo, prawda? Co do... Jak możesz... Co z was, kurde, za organizacja humanitarna? A skoro już o tym mowa, skoro ten plik może ocalić świat, czemu trzymać to w tajemnicy? Nie płacimy ci za niesubordynację, Crane. Załatw tę sprawę. Pierdol się, słyszysz? My chyba kończymy. No, wybijaj dalej, 21. No, 21 trzeba pójść na dobranoc, trzeba pójść spać. No, dobra, już dawno po dobranocce, trzeba iść spać. Oczywiście ja je sobie robimy. No ale tak, przydałoby się... O, już są pierwsze. Dobra, że to najmniej. Kurestwa. Nie przedłużajmy na siłę. No, nie przedłużajmy na siłę. No więc dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Piszcie, czy chcecie więcej odcinków, czy nie, bo to są w sumie materiały te dwa na dwa tygodnie, więc fajnie. Mam nadzieję z góry, że się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach i innych produkcjach na tym kanale. No i cześć! Do widzenia, Państwo.